Cześć, nazywam się Michał Gronowski, a ty słuchasz 42. odcinka podcastu Pan Gron o stylu. Dzisiaj będziemy słuchali bardzo wyjątkowego gościa. Eleganckiego, ale nie tylko ze względu na to, że bardzo często chodzi i lubi chodzić pod krawatem, ale również eleganckiego, dystyngowanego ze względu na jego zachowanie. Będziemy gościć konferansjera, który jest, no może przede wszystkim, ekspertem od savoir-vivre'u i od etykiety biznesowej. Również zna się na dress code, jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, który dzisiaj prowadzi tam również zajęcia. Wojciech Wocław będzie naszym gościem. Wojciech jest takim człowiekiem, który można powiedzieć człowiekiem renesansu, bo oprócz tego wszystkiego, co powiedziałem, jest również autorem książek o etykiecie, prowadzi szkolenia online na stronie obycie.pl, szkoli ludzi biznesu, tworzy strategie marketingowe i komunikacyjne wielu firm polskich czy zagranicznych. Bez zbędnego przedłużania zapraszam do wysłuchania wywiadu z Wojciechem Wocławem. Pan Grono o stylu. Poznaj tajniki swobodnej elegancji i metody rozsądnego budowania garderoby. Zaprasza Michał Gronowski. Cześć Wojtek. Cześć Michale. Powiedz mi, ty wieloma rzeczami się zajmujesz. Zajmujesz się savoir-vivre'em, dress code'em, ale jak w ogóle zaczęła się twoja przygoda właśnie z tą całą etykietą? To dość nietypowe wśród młodych ludzi z mniejszych miast, a ty zacząłeś już, jak czytałem, kiedy miałeś 7 lat, trafiła do ciebie pierwsza książka o etykiecie. To rzeczywiście, jak dzisiaj ktoś czyta, nie wiem, w mojej notce o tym, czym się zajmuje, albo ja sam myślę o tym, czym się zajmuje, no to rzeczywiście powstaje takie wrażenie, że tego jest dużo, ale ja tak sobie myślę, że to jest wynik takiego naturalnego pączkowania. Po prostu sprawy się naturalnie tak rozwijały. Wszystko się zaczęło rzeczywiście gdzieś tam w szkole podstawowej jeszcze. Wtedy, teraz nie pamiętam, czy ja sam siebie tak wymyśliłem, czy może nauczyciele wkładali mnie w taką rolę, ale w każdym razie wtedy występowałem na różnych szkolnych uroczystościach właśnie w roli prowadzącego. Aha, to dość wcześnie ta konferencjerka się zaczęła. Tak, absolutnie, absolutnie. To była chyba, nie wiem, czy czwarta klasa szkoły podstawowej. W każdym razie jakoś było tak, że zbliżał się dzień nauczyciela i pani od matematyki przyszła do nas do klasy i zaczęła tam dzielić różne zadania pomiędzy uczniów i mówi tam do moich kolegów i koleżanek: ty będziesz śpiewać, ty recytować wiersz, ty tańczyć, a do mnie mówi: a ty będziesz konferansjerem. A ja mówię: a kim jest ten konferansjer? No i ona mi wytłumaczyła, prawda, że to ten ktoś, kto prowadzi to wszystko. No i tak się to zaczęło i potem pierwszy raz się w tej roli pojawiłem, drugi, trzeci, kolejny, poszedłem do następnej szkoły i tam już się przedstawiłem w tej roli, to znaczy mówiłem, że prowadzę te różne wydarzenia, więc tam nie obsadzano w takiej roli właśnie. Co, nie miałeś stresu jak w czwartej klasie podstawówki byłeś na Dniu Nauczyciela przed tyloma osobami, które będą cię oceniać? Ja mam czasem takie wrażenie, że właśnie obsadzenie człowieka w jakiejś roli w tak wczesnym wieku, kiedy on jeszcze nie myśli o pewnych konsekwencjach, nie ma tej wyobraźni tak rozbuchany jak dorośli ludzie, którzy wiedzą, co mogą stracić często, albo którzy mają głowę pełną takich scenariuszy ewentualnych konsekwencji, które sprawiają, że boją się podjąć nowe wyzwania. U dziecka tego nie ma chyba i wtedy u mnie tego też nie było i mi się wydaje, że ja w taki naturalny sposób zacząłem wchodzić w ten świat, powiedzmy, wystąpień publicznych. Pomagało mi też to, że wtedy w tamtym wieku zostałem ministrantem i lektorem nawet w kościele, więc to wychodzi na przykład i czytanie jakichś czytań przed tą publicznością co tydzień w niedzielę,
lokalną, prawda, składającą się z kilkuset osób. No to też było jakieś takie pierwsze ćwiczenie rzeczywiście. No i gdzieś tam w tamtym czasie, tak jak wspomniałeś o tym, w domu znalazłem taką książkę o savoir-vivre przy stole. Do dzisiaj zresztą tę książkę mam. I strasznie mnie ta książka zaintrygowała i zainteresowała, bo ona opowiada o tym, jak wyglądają stoły na eleganckich przyjęciach, w restauracjach, jak je się trudne dania. No, to oczywiście był świat w jakiejś mierze mi wtedy niedostępny. No właśnie, dokładnie. Natomiast... A to nie zastanawiałeś się, że chciałbyś właśnie widzieć siebie w takim świecie i dlatego to zrobiłeś? Absolutnie. Ja zresztą muszę powiedzieć, ja wierzę w coś takiego, że w każdym z nas jest chyba coś takiego jak taki, nie wiem, taki zew albo taki głos, który gdzieś tam nas woła i przywołuje do tego, co jest nasze. Nie, jakoś to się czuje, takie rzeczy od zawsze. To tak jak ty zajmujesz się na przykład tą klasyką męskiej elegancji, czy elegancją i też kiedyś się to w tobie zaczęło. Nie? No tak, to już dosyć wcześnie. Zawsze chciałem być jakoś inaczej ubrany. No właśnie, to też jest chyba tak z tym światem. I pamiętam, że mnie zawsze te rzeczy związane ze stołem czy z eleganckim zachowaniem i z eleganckim stylem bycia interesowały, bo uwielbiałem pić kawę czy herbatę z filiżanki. To była taka pierwsza rzecz, taki pierwszy element, który był dla mnie przepustką do jakiegoś takiego innego świata. Nie? To, że byłem dzieckiem i wychowywałem się w latach 90., to mogłem pić albo z kubka, albo z filiżanki. Wybierałem na przykład te filiżanki. Że jak chodziłem na przykład na jakieś rodzinne uroczystości, na urodziny do moich wujków, cioć, kogoś tam, to ja ubierałem na przykład garnitur i krawat. No okej, okay, a jak, przepraszam, że ci przerwę, a jak twoi rówieśnicy do tego podchodzili? Ja myślę, że... myślę, że ja byłem zawsze takim czy odmieńcem, czy to dobre słowo. No, kimś, kto tam reprezentuje coś innego niż inni. O, może ma jakieś tam swoje takie indywidualne pasje. Nie? To z jednej strony, zawsze rodzi jakiś taki... nie wiem, czy rozdźwięk, czy trudniej się dopasować. Z drugiej strony, jest się takim trochę dziwakiem. Ja mogę powiedzieć po sobie, jak ja zaczynałem ćwiczyć i przynosiłem swoje pudełka z jedzeniem do szkoły i nawet miałem przyzwolenie na jedzenie czasami w trakcie niektórych lekcji w liceum, to na początku nazywali mnie dziwakiem, a później pytali się, jak zrobić, żeby zbudować większą łapę, klatkę, czy schudnąć. Czy to u siebie też tak było? Ja myślę, że wtedy... No może mnie było trudniej w tym wieku takim szkolnym, licealnym, może nie wiem, wejść w taką fazę buntu, tak czasem sobie o tym też myślę, czy nawet jak teraz o tym rozmawiamy, więc ja chyba, znaczy mi się wydawało, że grzeczność jest jakimś tam sposobem układania sobie dobrych relacji z ludźmi. Jak widziałem to, że przez to, że udawało mi się być grzecznym na przykład, budowałem sobie dobre relacje z ludźmi, no to była jakaś nagroda. Nie, i tak my trochę ludzie działamy na zasadzie takich nagród i kar, jakby tak się uczymy. I mnie się to wydawało cenne. A poza tym, no, nawet tak jak sobie przypominam takie historie właśnie z okresu liceum, tej konferansjerki na przykład, to czy potem z początku studiów, to mnie zawsze kusiło na przykład to, żeby prowadzić te wydarzenia w taki sposób bardziej elegancki, taki, gdzie i strój jest elegancki, i to, co się mówi, jest eleganckie, i to, jak się człowiek zachowuje na tej scenie, jest eleganckie, że ja nie chciałem być takim konferencjerem, czy takim prowadzącym, który łamie pewne zasady, który tam, nie wiem, burzy coś, ironizuje, dowcipkuje, obraża, prawda? Taki trochę, nie wiem, w typie takiego, nie wiem, Kuby Wojewódzkiego, no, prawda? Albo kogoś kto jest ironistą. Bardziej Krzysztof Ibisz pewnie tobie by pasował. Dla mnie chyba wtedy takim idolem był Tomasz Campbell. Pamiętam, to była taka postać z dzieciństwa, która właśnie miała jakiś taki szarm, taki urok osobisty. No Tomasz Campbell wiecznie żywy, on cały czas przecież w zasadzie się nie zmienił i tak samo prowadzi swoje programy, czy on chyba ma nawet kanał na YouTube już teraz.
Ma, ale to rzeczywiście Tomasz Kamel był dla mnie jakąś taką fascynującą postacią w dzieciństwie. Czy pamiętam, jak jeszcze był zupełnie inny typ prezentowania w telewizji, czy takiej prezenterki telewizyjnej, powiedzmy, bo wtedy to wyglądało w ten sposób, że prezenter pojawiał się na przykład przed jakimś filmem i opowiadał, o czym będzie teraz film, zapraszał na niego, przedstawiał jakieś tam kolejne punkty w programie na dany wieczór. To taki prowadzący rzeczywiście, taki gospodarz tej telewizji. Dzisiaj czegoś takiego nie ma. Dzisiaj ewentualnie się pojawiają jakieś grafiki, jakiś głos lektora. A wiesz, że to jest w szwedzkiej telewizji? Do dzisiaj taki rodzaj prowadzenia? Tak, jest coś takiego, że pojawia się osoba, no ona nie jest jakoś tam specjalnie super elegancko ubrana, no bo Szwedzi nie są raczej takim narodem, który przesadnie elegancko się ubiera. No, do tego jeszcze też przejdziemy później, ale pojawia się na przykład pani czy pan i opowiada, co dzisiaj będzie wieczorem, jaki będzie film i tak podkrótce go skraca, ale to też pojawia się w szwedzkich kinach. Wyobraź sobie, jakie było moje zaskoczenie, kiedy pierwszy raz poszedłem na seans w szwedzkim kinie i nagle wychodzi osoba i ona opowiada, że film będzie taki i taki, będzie opowiadał o tym i o tym, tutaj są toalety, jakbyście chcieli skorzystać, to nie krępujcie się, wyjdźcie tutaj po prawej i tak opowiada i później życzy miłego seansu. To jest to, co powiedziałeś, też w pewien sposób oddaje sens prowadzenia pewnych wydarzeń, nie? Że czasem jak mnie ktoś pyta, jaki jest największy błąd konferansjera, to odpowiadam zawsze na to tak samo. To znaczy zapomnieć, że już i tak jest się na środku. Jeśli konferencjer o tym zapomni, to wtedy jest równia pochyła do tego, żeby się z tej sceny stoczyć. Nie? Mm-hmm. Wtedy zaczyna się za bardzo dokazywać, za dużo żartów opowiadać, próbować udowodnić, że się jest, nie wiem, fajniejszym niż jest w rzeczywistości i tak dalej. Tymczasem konferencjer to jest moim zdaniem przede wszystkim dobry gospodarz, ktoś, kto sprawia, że ludzie się czują dobrze w tym miejscu i w tym czasie. Zresztą tak sobie myślę w ogóle, że jak my przychodzimy do nowego miejsca na przykład, to pojawiamy się w nowych sytuacjach, to co dla nas jest stresujące, to że nie wiemy, co będzie dalej. Że się zastanawiamy nad tym i to nas czasem krępuje, bo nie lubimy się znajdować w nowych sytuacjach, nad którymi nie mamy kontroli. I teraz ten prowadzący, jeśli on może roztoczyć taką opiekę nad gośćmi, że im może opowiedzieć, przybliżyć pewne rzeczy, wprowadzić ich w pewien świat, oswoić go jakoś, no to mi się wydaje tutaj świetnie tę swoją rolę pełni. No a ta grzeczność jakaś jako ten dodatek do tego jest taką bezpieczną otuliną, nie taką pierzyną fajną, który jest takim kocem ciepłym, w którym jest fajnie i przyjemnie. A czy już będąc młodym, taka wiedza z etykiety była ci użyteczna? Przydawała ci się na przykład w pracy, w życiu zawodowym? Mnie się to podobało. Ja myślę, że ja musiałem wtedy na to spoglądać w taki sposób, że to, o czym wtedy sobie podczytywałem w tych różnych książkach, czy no w innych źródłach, albo o czym słuchałem w opowieściach jakichś osób różnych, to mi dawało trochę takiego innego świata w porównaniu do tego miejsca, z którego byłem. Ja się wychowałem w takiej małej wsi na Śląsku. Miejsce i w ogóle doświadczenie, które sobie bardzo cenię, bo ja myślę, że życie w małej wsi uczy tego, jak się z sobą dogadywać bardzo, bardzo mocno, że to jest ważna rzecz, nie? Bo jakby człowiek, jak jest w taki wsi żyje i trochę jest na nią skazany przez ileś lat, no bo nie ma takiej perspektywy na przykład, że się w ciągu 2 tygodni wyprowadzi gdzieś indziej, to musi się nauczyć dobrze układać relacje z ludźmi, żeby to życie jednak przebiegało fajnie, a nie w ciągłym na przykład kniczu czy konflikcie. No tak, bo każdy się zna w takiej małej miejscowości. No więc właśnie. Więc właśnie. Więc to bardzo dużo uczy. Poza tym też uczy takiego oswajania inności i odmienności. No, ja pamiętam, myśmy też mieli wśród kolegów na przykład osoby, które były chore na przykład i widocznie też, ale jakby one przebywały z nami razem, prawda? To czasem jasne, że bywały takie osoby, które potrafiły z tego boleśnie kpić czy żartować, czy jakoś tam z pogardą te osoby traktować. Ale myślę, że to taki odsetek był jak tych w społeczeństwie. Zawsze się ktoś taki zdarzy. Ale generalnie ta inność jakby była przez tę wieś
wchłaniana, nie? To był mimo wszystko ktoś nasz, kogo się akceptowało, z kim się było, kto był częścią tego wszystkiego. Więc to było bardzo, bardzo fajne doświadczenie, bardzo ciekawe doświadczenie i to takie też uczące pewnej pokory właśnie, szczególnie w kontekście tego, że tak jak nawet powiedziałeś, na wsi się ludzie znają w przeciwieństwie do miasta, więc tutaj się trudno roztopić trudniej, czy może odwrotnie powiem, trzeba się tutaj bardziej mierzyć z konsekwencjami swoich pewnych zachowań. Nie? Coś o tym wiem właśnie, sam teraz mieszkam w małym mieście, a pochodzę z Warszawy. No właśnie, prawda? W Warszawie łatwiej zachować anonimowość. Nie? Powiem ci, że różnie z tym bywa, bo Warszawa duże miasto, ale jednak jak się pójdzie w jakieś takie dosyć znane miejsca, to się wpada na znajomych jednak. Branżowo się ludzie znają, nie? To jest prawda. W miastach później i w całym kraju branże też się okazują takimi małymi wspólnotami. A to jest też ciekawe, bo ja mam taką teorię właśnie, że my żyjemy w trochę w takich wioskach jak Smurfy, to znaczy albo dosłownie jak ktoś żyje na wsi, albo te nasze branże na przykład, w których później pracujemy, stają się też taką wsią, nie? Bo bywamy w tych samych miejscach. Tak. To tak trochę jak z tablicą na Facebooku nam się pokazuje to, tak, co już wcześniej przeglądaliśmy. Tak. Trochę tak jest rzeczywiście. Także to wracając do twojego pytania, tam się, oczywiście na wsi ta grzeczność jest tak postrzegana w takich kategoriach prostych, zwyczajnych, nie? Że się lubi grzeczne dzieci, no te, które tam... A te zasady, wszystkie etykiety, kiedy to w ogóle zaczęło być użyteczne, na przykład jak właśnie korzystać z tych wszystkich sztućców podczas jedzenia trudniejszych potraw, kiedy to ci się przydało? Myślę, że gdzieś od okolic liceum to już udawało mi się bardzo mocno w praktyce, nawet powiedziałbym taki zawodowej trochę wdrażać, bo ja jakoś na przełomie liceum i studiów poszedłem do pracy w czasie wakacji do takiej restauracji tam w moich okolicach na Śląsku, bardzo dobrej wtedy, specjalizowała się w kuchni myśliwskiej i to było takie miejsce rzeczywiście wyjątkowe w naszych okolicach. Przyjeżdżało tam dużo lokalnych biznesmenów. Jeśli do nich przyjeżdżali, na przykład przyjeżdżały jakieś delegacje z zagranicy, to zawsze z tymi delegacjami lądowano w tej restauracji, więc tam się też ciekawych ludzi jak na tamte okolice spotykało, takich nietuzinkowych. I pamiętam, że no właśnie tam to było pierwsze miejsce, w którym można było wyżyć się tak w kontekście właśnie dbania o stół, przygotowywania tej zastawy i tak dalej. Oczywiście mnóstwo anegdot się też tam wyniosłem z tej pracy, dlatego że pamiętam, kiedyś przyjechali tacy goście przyjąłem od nich zamówienie i tak się im udało zamówić czterodaniowy obiad. To znaczy tam była przystawka, zupa, danie główne i deser. Więc ja poszedłem do baru po sztućce i przygotowałem im pięknie to nakrycie. Także tam były właśnie sztućce do przystawki, do zupy, do dania głównego, do deseru, kieliszki do wina, do wody i tak dalej. Odebrałem od nich zamówienie, jak chodzi o napoje. Wróciłem do baru po te napoje i kiedy przyszedłem z powrotem z tymi napojami, to na środku stołu leżało ileś tych sztućców, tak jak bierki to trochę wyglądało. I oni mówią do mnie, nie, tego nie trzeba, nam tylko nóż i widelec wystarczy. No, proste. Tak, i proste, nie? Uprościli to sobie. Natomiast ta restauracja rzeczywiście była takim bardzo ciekawym doświadczeniem. Powiem więcej, jeśli chodzi o to, rzecz działa się na Śląsku, który nam się różnie kojarzy. No i proszę sobie wyobrazić, czy wyobraź sobie, że w tej restauracji na przykład serwowaliśmy dania w taki sposób, którego ja potem nie widziałem nigdzie indziej, a o którym później, wiele lat później czytałem w wielu książkach do savoir-vivre i do etykiety. Czyli na przykład jak bywały duże przyjęcia i przy stołach siedziało dużo gości, to kelner przychodził i miał na lewym przedramieniu położoną taką wielką platerę czy taką tacę czy talerz z mięsem. I teraz przychodziło się do gościa, wyobrażamy sobie gościa, który siedzi przy stole, przy nakryciu, podchodzi ten kelner z lewej strony tego gościa od tyłu i pokazuje mu właśnie położony ten cały talerz na lewym przedramieniu z tymi różnymi mięsami i mówi do niego, na które ten gość ma ochotę. No i gość tam mówi na przykład, no to poproszę
stek z jelenia. No i nakłada się temu komuś tę pieczęć z jelenia, czy tam z dzika na talerz prawą ręką. Czyli to jest taki serwis szczypcami, tak się to mówi, kiedy nie kładziemy półmisków z jedzeniem na stole, gdzie każdy sobie sam nakłada, ani nie serwujemy wyporcjowanych dań gościom, tylko przychodzi kelner do każdego gościa z osobna, prezentuje mu różne rodzaje tych mięs czy dodatków i nakłada mu przy nim z tego talerza. Nie? Więc jakby to było takie ciekawe. No rzadko już teraz spotykane, ja się z tym nie spotkałem. Raczej tylko sam kiedyś pracowałem w takiej eleganckiej restauracji włoskiej, gdzie się przynosiło kraby czy raki i klient wybierał, którego sobie życzy. A, przed gotowaniem. Dokładnie. Tak. W każdym razie to jakby fajne były takie doświadczenia, bo pozwalały rzeczywiście w tej restauracji dużo tych rzeczy, o których się czytało, czy które mnie interesowały, zastosować w praktyce. Potem pamiętam, że jak poszedłem do liceum i w tym liceum w Tarnowskich Górach prowadziłem różne takie wydarzenia, w których na przykład udział brali posłowie, albo burmistrz miasta, albo tam przewodniczący Rady Miasta, czy osoby, które zajmowały jakieś takie stanowiska w administracji samorządowej na przykład, czy właśnie byli parlamentarzystami, czy przedstawicielami rządu, to możliwość prowadzenia tych wydarzeń, witania tych gości, przedstawiania ich znowu mi pozwalała tak dotykać tej kwestii tytułów, prawda, tego, czy tam do biskupa się mówi ekscelencjo, a jak do kardynała, a jak do kogoś tam. Jakby mnie to zawsze bardzo pasjonowało, zawsze mnie to bardzo intrygowało. Więc wtedy tam rzeczywiście były takie pierwsze razy, kiedy można to było robić. Zastanawiać się, kogo przed kim powitać, prawda? Czy tam posła przed senatorem, czy senatora przed posłem. To jest tamten czas licealny, no a potem na studiach to już zaczęło się rzeczywiście rozwijać. Tak mówię i o konferencjerce, o tych doświadczeniach, natomiast ja jeszcze wtedy nie wpadłem na pomysł, że to w ogóle można robić zawodowo, że można zawodowo zajmować się właśnie savoir vivre czy etykietą. Tak naprawdę to jest historia, myślę, sprzed maksymalnie chyba 10 lat. A powiedz mi jeszcze, zanim przejdziemy do tego, a teraz jak bywasz w restauracjach, to oceniasz kelnerów przez pryzmat tego, jak ty kiedyś obsługiwałeś gości? Jak wypada dzisiejsza obsługa według ciebie? Nie oceniam ich nigdy na takiej zasadzie, takiej oceny, że tutaj ktoś jest dobry, zły i tak dalej. Zawsze się śmieję, że tak czasem jak ludzie w moim towarzystwie dowiadują się, czym się zajmuję i tak trochę sztywnieją, prawda, się zastanawiają, czy teraz zostaną ocenieni, to ja się zawsze śmieję, że jak mi za to nie płacą, to ja się tym nie zajmuję, to nie oceniam. Audycję robię tylko jak mam podpisaną umowę. To tak jak ludzie psychologów się boją, że zaraz będą mieli psychoanalizę. Tak, to prawda. Więc tutaj nie, ta ocena nie przebiega w takim stopniu, nie? Ale jakby to raczej tak jak każdy gość, mam swoje preferencje. Są rzeczy, które lubię na przykład i bardzo szanuję u kelnerów. Lubię taką naturalność, to jak oni są właśnie trochę tak jak konferencjer, dobrymi gospodarzami w tym miejscu, jak przyjmują tych gości w taki sposób, jak to robi dobry gospodarz, bez jakiegoś tam narzucania się, bez próby udowadniania czegokolwiek. Wiesz, dzisiaj jest takie straszne napięcie między gośćmi, szczególnie młodymi ludźmi, a kelnerami, którzy też często są młodymi ludźmi, które jakby polega na takim zawstydzeniu z faktu bycia obsługiwanym. Oczywiście są też różne skrajności, nie? Bo to jest jedna skrajność, to zawstydzenie z bycia obsługiwanym, a druga skrajność to jest to traktowanie kelnera jako sługi, prawda, albo niewolnika, no, co jest absurdem jakimś. Ale ja sobie myślę tak, każdy z nas w życiu bywa usługodawcą i bywa odbiorcą usług. Ja kiedy prowadzę jakieś wydarzenie, kiedy to jest na przykład bankiet firmowy, no to na Boga też jestem usługodawcą, nie? W momencie, kiedy wszyscy goście moich klientów siedzą przy okrągłych bankietowych stolikach i jedzą kolację na przykład, albo no w ogóle przychodzą po to, żeby zjeść kolację z sobą, pobyć, pogadać, napić się, no ja jestem w pracy, nie? Moja praca polega na tym, że muszę komuś dać swoją usługę tego wieczoru. Jasne, że ma to ten taki wymiar, że jestem elegancko ubrany, jestem na środku sceny i jakoś może ktoś pomyśli, że to może łechtać jakoś moje ego. Ale tak samo jest w tej restauracji. No, ktoś jest usługodawcą, ktoś jest odbiorcą tej usługi i nie ma co się tutaj krępować tą sytuacją. Więc
Dlaczego o tym mówię? Bo to często prowadzi do tego, że jakby tak się niepotrzebnie skraca dystans z tym kelnerem. Nie? Ten gość próbuje udawać kolegę kelnera, kelner próbuje udawać kolegę gościa, rzecz, której na przykład nie znoszę. I to oceniam zawsze bardzo negatywnie. To jest to, jak kelner mówi na ty do gościa w restauracji. Nie? To jakby, moim zdaniem to nie jest miejsce i czas na to. Jakby tutaj no właśnie my się nie spotykamy jako koledzy, nie? My się spotykamy jako gość i gospodarz miejsca, spotykamy się jako ten, który ma dać usługę komuś drugiemu to ma przebiegać w sposób fajny, profesjonalny, ktoś ma stworzyć tę dobrą atmosferę i tyle. Dla mnie, jeśli mogę zrobić lokowanie produktu, to takim miejscem, w którym jest idealna obsługa, którą bardzo lubię, tak pod kątem właśnie takiego szarmu, czaru tych ludzi, to są restauracje pana Adama Gesslera w Warszawie. Tak, dokładnie. To samo bym powiedział. Prawda? No to jest genialne miejsce. Ja bardzo bym chciał z panem Adamem Gesslerem kiedyś o tym porozmawiać, jaka jest jego... Albo jeszcze u Mateusza Gesslera. Nie wiem, czy byłeś. To nie znam tych miejsc, ale jeśli no, to ta sama tradycja i metoda, no to wcale bym się nie zdziwił, że jest dokładnie tak samo. Pan Adam Gessler kiedyś miał w Krakowie taką restaurację w hotelu francuskim i to było miejsce, do którego uwielbiałem przychodzić, bo tam kelnerzy, panowie zresztą starsi zazwyczaj, po 50 może nawet, byli tacy na luzie. To znaczy oni tam byli gospodarzami, oni nie mieli kłopotu z tym, że oni są, nie wiem, kelnerem. Goście też nie mieli z tym kłopotu. Było czarująco, dowcipnie, fajnie, ale też jednocześnie nikt nie przekraczał jakichś granic. Więc to mi się bardzo, bardzo u tych kelnerów podobało. Czy w takich miejscach mi się to bardzo... A to jeszcze dużo zależy tak naprawdę od kraju, no bo nie wiem, czy byłeś w jakichś takich na przykład amerykańskich restauracjach, no to tam kelnerka mówi do ciebie na ty. I to jest normalne, no, z tym, że no, to są amerykańskie restauracje w Polsce, więc nie wiem, czy rzeczywiście to da radę tak przełożyć, ale na przykład w Szwecji, no tutaj jakby kelner i klient są bardzo na równi i czasami nawet, co mnie się nie podoba, kiedy jedna kelnerka przyjmowała od nas zamówienie i byliśmy akurat w 5-gwiazdkowym hotelu, a ona koło nas usiadła i zbierała zamówienie. No to... Właśnie, no to jest to, co mówimy, nie? Że to skracanie dystansu takie. I zresztą widzisz, jest tak rzeczywiście, że w tych amerykańskich restauracjach kelnerzy udają trochę Amerykanów, nie? Czy przyjmują trochę taką metodę, że tutaj będziemy amerykańscy, to będziemy mówić po imieniu. Mnie się takie zwyczaje nie podobają, bo po pierwsze uważam, że że trzeba się dostosować do miejsca, w którym się jest. To znaczy, jeśli amerykańska sieć zakłada restauracje, kawiarnie i tak dalej w Polsce, to warto by się zastanowić, do jakich zwyczajów są przyzwyczajeni ludzie w Polsce, prawda? Jaka tu jest kultura, jakie tu są zasady i być może się odnieść do tego, zanim się wprowadzi swój zwyczaj. To po pierwsze. A po drugie, no bo zawsze można się tutaj zastanawiać nad tym, czy taka restauracja to jest no miejsce, które zanurzamy w pewnej rzeczywistości, w pewnych realiach, czy to jest takie miejsce, w którym doświadczamy innego świata, nie? Więc tam kreujemy taki świat, jaki jest teoretycznie w tym miejscu, z którego ta dana, powiedzmy, restauracja czy kawiarnia pochodzi. Z tym, że tu wypadałoby jeszcze dodać, że w języku angielskim raczej zwraca się na ty, bo tak jest język angielski skonstruowany, a u nas w Polsce mamy pan, pani i raczej nie mówi się do osób nieznanych na ty. I widzisz, ja uważam w ogóle, że z jednej strony ja się z tym zgadzam absolutnie, nie? Że jest ta gramatyka, że gramatyka języka angielskiego jest tutaj jednoznaczna. Nie? Mówimy how are you do kogokolwiek, kogo poznamy, ale my nie zauważamy, czy w naszych polskich uszach często z jakiegoś powodu nie chce zagościć dźwięk tych form, które towarzyszą temu pytaniu how are you na przykład, czy na przykład powitaniu good morning i tak dalej. Ja oglądam teraz taki serial na Netflixie, nazywa się Modern Family. Bardzo mi się to podoba, w ogóle się śmieszy mnie to strasznie, dowcipny jest ten serial.
W każdym razie oglądam go też jako takie studium, powiedzmy, amerykańskiej przeciętnej rodziny. Tam jest taka rodzina Danfich, mama, tata i trójka dzieci. I teraz ta najstarsza córka ma chłopaka, Dylana, jeśli dobrze pamiętam. No i przychodzi ten Dylan kiedyś do tego domu, nie? Chyba rano przed szkołą, puka do drzwi, otwierają mu rodzice tej córki, bo akurat tam stali, też się gdzieś wybierali. I on mówi do nich: "Good morning, Mr. and Mrs. Dunphy." I teraz ja czytałem o tym w jakichś poradnikach takich anglojęzycznych, że jak się przychodzi właśnie do osób, z którymi dzieli nas pewien dystans, nie, to jak mówimy na przykład "How are you?", to dobrze dodać "How are you, Mr. Scott?" Albo na przykład "Mr. Johnson, what would you like to drink?" Mhm. Czyli być może w konstrukcji tego zdania tam jest to you, co ty chcesz i tak dalej, ale to zdanie jest obudowane też jeszcze czymś dodatkowo w tej sytuacji takiej oficjalnej. My tego nie widzimy czasem, nie chcemy tego widzieć albo nie mamy tej informacji, że tak jest. Więc ja to chciałbym tylko powiedzieć po to, żeby podkreślić, że to Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, może skupmy się na Stanach Zjednoczonych, to kraj oczywiście, w którym ten dystans pomiędzy ludźmi w biznesie i tak dalej, którzy mają różne miejsca, na przykład w hierarchii zawodowej, on jest mniejszy, ale to nie znaczy, że go nie ma. Tam jednak też te pewne gesty są mile widziane. I co ciekawe, w tym serialu Modern Family w pewnym odcinku ta córka się rozstaje z tym Dylanem. Dylan przychodzi do niej do domu po jakieś tam rzeczy. No i jest taka chwila, kiedy rozmawia z ojcem tej córki, czyli ze swoim niedoszłym teściem. Mhm. I ten niedoszły teść mówi do niego: "No to jak już się rozstaliście, to możesz mi teraz mówić tam Phil, czy jakkolwiek." Nie? I proszę zobaczyć, że jakby ten ojciec wyszedł z tej roli pana Danfiego, no tak, do roli, powiedzmy, znajomego, w momencie, kiedy się skończył pewien rodzaj relacji pomiędzy tą jego córką a tym Dylanem, kiedy się skończył ten rodzaj relacji, który wymagał od niego, żeby on był tam odpowiednio poważnie traktowany, nie? Bo wiadomo, jak do tego Dylana będzie mówić pan Dunphy, to będzie brzmiało inaczej, niż jak filmu tam będzie doradzał coś, nie? Mhm. To jest tak bardzo ciekawe też ta grzeczność w ogóle, jak myślę o grzeczności i o tych wszystkich formułach takich zewnętrznych, które dla nas są czasem tylko takie męczące i trudne, to jednak jak się o nich trochę głębiej pomyśli, to one są takim budulcem, wiesz, jak nie wiem, jak węglowodany czy białko w mięśniach, o, takim budulcem pewnych relacji naszych w społeczeństwie. A właśnie, a czy myślisz, że w nowoczesnym świecie jest jeszcze miejsce na właśnie takie zasady? No, codzienność raczej staje się bardziej nieformalna i tu nie chodzi tylko o ubiór, ale niektóre z tych zasad wydają się czasami nawet archaiczne. Powiem tak, niedawno nagrywałem taką nową serię odcinków na mojego YouTube'a i nosi tytuł ta seria, czy ten cykl, Savoir Vivre, kontrowersje, i tam jest taki jeden odcinek właśnie poświęcony tej kontrowersji, że Savoir Vivre nie jest na nasze czasy, i tam właśnie przekonuję, że jest moim zdaniem wręcz przeciwnie, że to jest absolutnie na nasze czasy. Dlatego, że pytanie trzeba by zacząć od tego, że co to jest savoir vivre, czy jak my rozumiemy savoir vivre, czy etykietę. Jak my rozumiemy savoir vivre, czy etykietę przez pryzmat takich starych zwyczajów, że na przykład na daną okazję to się trzeba ubrać tylko tak i tak, że w danym miejscu to się trzeba i w danej sytuacji zachować tylko tak i tak, no to nam się może wydawać trochę niepasujące do naszych czasów, czy uciążliwe. No tak, bo wiele z tych sytuacji już w ogóle nie ma miejsca. Nie ma miejsca, nie zmieniło się. Ale jeśli my pomyślimy sobie w ten sposób, kiedyś ludzie pisali listy piórem po papierze, nie? Potem pisali maszyną, a dzisiaj my piszemy mailem. Co się zmieniło w tej sytuacji? Czy zmieniło się tylko nasze narzędzie, którego używamy do pisania listu, i ewentualnie ten materiał, po którym piszemy, prawda? Czy tam, nie wiem, pióro
maszyna, komputer, papier albo ewentualnie no, bez papieru, tylko mamy wiadomość elektroniczną. To jest rzecz, która się zmieniła, natomiast sam rodzaj komunikacji, to znaczy, że adresat otrzymuje od nadawcy jakiś komunikat na piśmie, to jest wciąż to samo, prawda? To jest wciąż to samo zdarzenie, które teraz taki list, on wymaga tego, żeby go jakoś rozpocząć, żeby go jakoś poprowadzić, żeby go jakoś zakończyć. Teraz dalej mamy takie sytuacje, w której wysyłamy taki list albo maila na przykład do przyszłego pracodawcy, do rektora albo do dziekana, jak się jest studentem, rodzic wysyła do nauczyciela w szkole albo do dyrektora jakiejś szkoły. No to jest bardzo, te wszystkie podania i wnioski, one są bardzo rozwinięte w Polsce, ale w wielu krajach już nie mają takiej, nie są już tak bardzo użyteczne, po prostu się składa wniosek elektronicznie, który jest wcześniej napisany. I nie trzeba sformułować jakiegoś upoważnienia, wniosku, zaświadczenia czy czegoś takiego. To się na pewno zmienia też wiele tych rzeczy, nie? Upraszcza. Natomiast jakby pokazuje ten, ale to inny przykład, kwestia kondolencji na przykład, nie? Tego, czy ogłaszania, to też jest taka rzecz, która mnie ostatnio intrygowała, czy ogłaszanie na przykład informacji o czyjejś śmierci, która kiedyś się to robiło, nie wiem, wieszając takie ogłoszenie, nie wiem, na jakiejś tablicy ogłoszeniowej przy parafii na... Klepsydra. Tak, klepsydra na budynku właśnie, w którym się mieszkało, na drzwiach. W gazecie się ogłaszało coś takiego. Dzisiaj to dużo ludzi daje na Facebooka. Pytanie, czy na przykład składać kondolencje. I teraz to, co my możemy dzisiaj robić, to jest zastanawiać się, jak kiedyś to ludzie robili i jak ewentualnie te zasady przenieść dzisiaj na nasze czasy. Jakby zastanawiać się, co było sensem tego, że kiedyś ta zasada była tak, a nie inaczej sprecyzowana. I to jest najważniejsza rzecz w ogóle w myśleniu o savoir-vivre, moim zdaniem. To znaczy nie traktować tych zasad jeden do jeden. Że skoro ja czytam książkę i tam jest napisane, że w danej sytuacji trzeba zrobić tak, a nie inaczej. O, weźmy na przykład taką zasadę, która mówi, że mężczyzna, jeśli chodzi o chusteczkę, której używa do celów higienicznych, to powinien ją trzymać w prawej wewnętrznej kieszeni marynarki. Albo w lewej zewnętrznej kieszeni marynarki, nie? I teraz jakby posłuchać takiej zasady, no to człowiek powie, co to za bezsens w ogóle? Kto mi to będzie mówić, do której kieszeni ja mam wkładać chusteczkę, nie? No to pewnie jakiś sens miało w przeszłości. No właśnie, a teraz jak się pomyślimy, skoro zasada jest taka, że mężczyzna trzyma tę chusteczkę w prawej wewnętrznej kieszeni marynarki, to teraz zastanawiamy się, którą ręką po nią musi sięgnąć, lewą. No okej, okay. Czyli nie tą, co się wita. Nie tą, co się wita, nie? Dokładnie. No to jest dokładnie sens tego. I teraz jak czyta się o tych zasadach savoir-vivre, na przykład mamy taką zasadę o ustępowaniu pierwszeństwa, nie? Że młodszy ustępuje starszemu. I teraz mówię, co to za zasada? Czemu my tu musimy tam starszym, albo nie wiem, w pracy na przykład, mówimy o jakiejś tam hierarchii. Po co takie rzeczy? No, więc ja sobie myślę, młodszy ustępuje starszemu po to, bo ten młodszy kiedyś też będzie starszym, nie? Za 50 lat. Więc jeśli będziemy dbali o taką zasadę, to jak ten młodszy, kiedy już będzie starszym za 50 lat, będzie trochę słabszy w tym tramwaju albo w tym autobusie, to będzie mógł liczyć na to, że ktoś mu też zejdzie, nie? Że ktoś wpadnie na to, na ten pomysł, bo będzie uczony tej pewnej empatii od początków w ten sposób. Jest, zresztą ja tak sobie myślę, że jak poznałem ten świat zasad właśnie savoir-vivre czy etykiety, że to jest naprawdę taki rodzaj psychologii przed tym, zanim psychologia się rozwinęła w takiej skali, jak to jest dzisiaj. To znaczy, to jest pewien rodzaj obserwacji. No, ludzie się zawsze obserwowali, jak się zachowują, jak to ich zachowanie na siebie nawzajem wpływa. No i formułowali pewne rady, nie? Nie rób tego, rób tamto. Jakby takie dawali krótkie scenariusze, krótkie takie wskazówki, jak się odnaleźć w poszczególnych sytuacjach, żeby... No to miało raczej nas za zadanie kiedyś uprościć życie, niż je komplikować. I ja myślę, że do dzisiaj tak jest. Myślę, że tak do dzisiaj jest, że te zasady mogą upraszczać nam życie. Oczywiście trzeba je jakoś tam dostosowywać, nie? Do naszych czasów i dalej się nad tym zastanawiać. No i to myślę, że jak się ktoś właśnie interesuje tymi rzeczami, czy się zajmuje, no to na tym ta jego praca polega, nie? Żeby wymyślił to trochę, żeby trochę o tym opowiedział. Ja tak też myślę trochę o swojej pracy, nie? Na przykład teraz ja jestem w agencji Power Speech, którą założyłem Marcin Prokop i teraz jakiś czas temu przygotowałem nowe tematy tych swoich power speech'y.
No i na przykład jeden z tych tematów dotyczy zachowania wobec, czy savoir-vivre wobec osób LGBT. Drugi wobec osób z niepełnosprawnościami. Więc jak ja widzę ten savoir-vivre, czy jak go dzisiaj rozumiem, jako taką kopalnię wiedzy o relacjach, o budowaniu relacji z kimś, kto jest inny niż my na przykład, nie? Kto, z kim może nie mamy kontaktu na co dzień na przykład. To jest bardzo ważne w kontekście życia zawodowego na przykład. Etykieta w biznesie w ogóle na tym polega, że ona nas uczy, jak się zachować w takiej nowej dla nas sytuacji. No bo umówmy się, ale ktoś, kto jest biznesmenem przez 30 lat albo przez 40, miał mnóstwo kontaktów, był w wielu miejscach, spotkał wielu ludzi. Do tego oczywiście też miał jakiś komentarz po drodze, nie? Ktoś mu coś wytłumaczył, on przeczytał jakąś książkę i tak dalej. To ten świat jakoś może sobie opowiedzieć, zbudować, rozwinąć się. Natomiast jak ktoś na przykład jest młody, dopiero wchodzi w to życie zawodowe, zaczyna swoją pracę, no to on dopiero się znajdzie w tych wszystkich okolicznościach nowych dla siebie. Na spotkaniu negocjacyjnym, na spotkaniu handlowym z klientem, będzie musiał przedstawić na konferencji kogoś, kogo zna, komuś drugiemu, kogo zna, przy założeniu, że te dwie osoby się nie znają. Będzie się musiał wizytówkami wymienić, kiedyś będzie miał kontakt z kimś z innej kultury. No warto właśnie. Się przygotować do tych rzeczy, nie? Warto coś o tym wiedzieć, jakieś założenie zrobić, żeby nie było tak, że nagle się znajduje w tej sytuacji i tak sobie myślę, a nie wiem co teraz. Właśnie powiedziałeś o innej kulturze, ale czy te zasady, one nie są różne w każdej innej kulturze? Na przykład my podajemy sobie ręce, no akurat teraz jest czas pandemii, rok 2020, więc tej ręki sobie nie podajemy tak często jak kiedyś albo w ogóle, ale czy wszystkie te zasady, one mają przełożenie na wszystkie narodowości? Dam ci taki przykład. No, mówiłeś o tym, jak się odnosić do osób LGBT, jak się odnosić do osób z niepełnosprawnych, ale na przykład tutaj w Szwecji kobiety pracują w fabrykach, kobiety są kierowcami, czy jak niektórzy mówią, kierowczyniami ciężarówek. I taka sytuacja, że kobieta przynosi twoją paczkę pod drzwi i ciężką, a ty chcesz jej pomóc. No, w Szwecji na przykład nie powinno się pomagać kobiecie, bo nie powinno się na nią patrzeć przez pryzmat tego, że jest kobietą i jest fizycznie słabsza. Bo ona by się wtedy obraziła. Ona jest tutaj, tobie świadczy usługi, chce być traktowana profesjonalnie i jak ty jej pomożesz, to znaczyłoby tyle, nie że jesteś miły i uprzejmy, tylko że ty uważasz, że ona sobie nie da rady. I na przykład pierwszy raz jak poznałem moją jeszcze wtedy dziewczynę, teraz już żonę, byłem w Sztokholmie i chciałem pomóc starszej kobiecie wnieść walizkę, bo po prostu tak zostałem nauczony. A ona spojrzała na mnie, jakbym chciał jej ukraść tę walizkę. Albo w ogóle była obrażona, że pomyślałem, żeby coś takiego w ogóle zrobić. Ona sobie da radę. To jest w ogóle niepotrzebne. Jest tak. Rzeczywiście, że kultury się różnią i te same zachowanie w różnych kulturach może być opacznie odczytane. Na przykład jedna z takich różnic dotyczy na przykład podejścia do czy zachowania naszego, jak się powinniśmy zachować, kiedy otrzymamy prezent. W naszej kulturze jest tak, że jak się otrzyma prezent, to dobrze go od razu odpakować w obecności tego, którego nam ofiarował, nie? Po to, żeby ten ktoś, kto nam ten prezent wręczył, mógł być świadkiem tego naszego, tej naszej radości. Reakcji. No właśnie, tak, radości. Natomiast w krajach azjatyckich jest zupełnie odwrotnie. To znaczy, jak się dostanie prezent, to ewentualnie można jakby się tym prezentem zaintrygować, to dobrze zrobić, nie? Zaciekawić, co tam jest w środku, może potrząsnąć takim pudełkiem, jakby wzbudzić taką swoją ciekawość, ale odłożyć go i pokazać w ten sposób, że jakby mamy cierpliwość, że my potrafimy tutaj nad swoimi emocjami panować. To jest w ogóle w tamtych kulturach rzecz tak, oni są powściągliwi. Właśnie, ta powściągliwość. Myślę, tak trochę mówię o tym cieszeniu się tym otrzymanym prezentem, ale to pewno w tamtej kulturze w ramach pewnych granic, nie? Natomiast odpakowujemy ten prezent dopiero po tym, jak gość wyjdzie. To ma jeszcze jedno uzasadnienie.
kulturach azjatyckich bardzo ważną rzeczą jest taka kategoria twarzy i tego, czy my zachowujemy twarz w relacjach publicznych, czy my ją tracimy. No, utrata twarzy jest straszną perspektywą, okrutną. I teraz gdyby ten obdarowany nie ucieszył się tym prezentem, który otworzył w obecności tego, który mu go wręczył, no to ten ofiarodawca no, straci twarz, bo no może tak, źle byłbym przekrył też. Właśnie. Poza tym ten, który otwierałby ten prezent, miałby jakieś duże wyzwanie takie, żeby tutaj odegrać to jakoś aktorsko. Więc dlatego właśnie jest ta zasada, która mówi o tym, że dopiero się prezent odpakowuje później. Więc trochę tak jest. I teraz tak, jak się oczywiście robi biznes z kimś z innej kultury, to zawsze się warto dowiedzieć czegoś na temat kultury tego kraju, z którym biznes robimy. W życiu zawodowym to przełożenie jest proste, prawda? To znaczy ten, który ma interes do kogoś, ten, który jest w tym stosunku zależnym od kogoś, zawsze powinien odrobić te lekcje, nie dostosować się, poznać pewne zasady, przystosować się do tego, jak się w danym kraju ludzie zachowują. Kontakty, tak jeszcze myślę sobie o tym, co ty powiedziałeś, o tej różnicy właśnie pomiędzy tym naszym podejściem do takich relacji damsko-męskich w Polsce, a na przykład za granicą. Ja bym powiedział tak, po pierwsze etykieta w biznesie na przykład, czyli ten savoir vivre, to jest taki zbiór zasad, które się odnoszą do naszych relacji towarzyskich, prywatnych, po pracy. Etykieta w biznesie to z kolei są te zasady, które dotyczą bezpośrednio naszego życia zawodowego. Gdzieś tam za granicą, szczególnie w języku angielskim, mniej się używa tego słowa savoir vivre, a częściej się mówi etykiet, ewentualnie biznes etykiet właśnie dla określenia tej etykiety biznesowej, ale to wszystko jest pod jedną nazwą funkcjonuje. U nas możemy sobie zrobić takie dwa zbiory, właśnie savoir vivre i etykietę. I teraz o ile w Polsce na przykład mówimy o tym, że mężczyzna ustępuje pierwszeństwa kobiecie, czy jakieś wykonuje takie gesty właśnie wobec kobiety, które jak to właśnie, że pomaga jej wynieść tę walizkę na przykład, czy położyć tę walizkę na półce, to na przykład mówi się o tym, że z punktu widzenia etykiety w biznesie my nie rozpoznajemy się przez pryzmat płci, tego czy ktoś jest kobietą czy mężczyzną, ale też na przykład wieku, czyli tej kategorii charakterystycznej dla savoir vivre, czy ktoś jest młodszy i starszy, i w biznesie nie będziemy ustępować pierwszeństwa komuś tylko dlatego, że on jest starszy, tylko tam bierzemy pod uwagę nasze zależności zawodowe, czyli na przykład klient i usługodawca, szef i pracownik i tak dalej. Wiem, że w różnych krajach to też się może różnić jeszcze, bo te struktury bywają bardziej płaskie. No właśnie w Szwecji jest to bardziej taka płaska struktura. Tutaj do szefa się mówi na ty i oni też nawet jakoś specjalnie nie chodzą super elegancko ubrani, tylko tak jak normalni szeregowi pracownicy. Ale myślę, że jak do takiej firmy na przykład szwedzkiej przyjechałby nie wiem, minister albo jakiś poseł na jakąś tam wizytę, no to tam już by nikt nie miał delegacji, nie? Że ten szef powinien na przykład, nie wiem, z tym ministrem siedzieć koło niego przy stole, czy tam na zdjęciu w jego towarzystwie, że powinien zająć to właściwe miejsce, nie? Że się z nim przywita najpierw jako z pierwszym ten, czy on jako pierwszy przywita tego gościa i tak dalej, że tak będzie odgrywało pewną rolę, tak mi się wydaje. Ale jeszcze bym chciał słowo skomentować na temat właśnie tej pani, która przynosi tę paczkę pod drzwi. I teraz ja myślę, że to jest też taka rzecz, której właśnie się uczymy dzisiaj. I to jest taki savoir vivre naszych czasów. Savoir vivre naszych czasów to jest, dzisiaj to nazywamy często komunikacją bez przemocy, asertywnością. To są te oblicza savoir vivre dzisiaj, które trzeba rozwijać. I teraz wyobrażamy sobie tę sytuację, przychodzi ta pani z tą paczką i mówimy jej, pomogę pani, a możemy jej powiedzieć, czy mogę pani pomóc, albo czy potrzebuje pani pomocy, nie? Widzimy różnicę między tymi dwoma rzeczami, że w tym pierwszym zdaniu jest założenie, nie? Ja pomogę pani, bo ja uważam, że ja mam więcej sił, albo ja sobie z tym lepiej poradzę, nie? Mhm. A z drugiej strony jest pytanie,
czy potrzebuje pani pomocy, nie? Czy mogę pani pomóc? To są takie niuanse. Myślę, że z jednej strony nawet w Polsce, jak się myśli rzeczywiście o relacjach damsko-męskich, to się też tego warto nauczyć, żeby zauważyć, gdzie nasz język, którym się posługujemy na co dzień, którym rozmawiamy z sobą, gdzie on pokazuje, że my mamy pewne ukryte założenia. Nawet z tą walizką, nie? Wniosę pani walizkę. A na przykład, czy chciałaby pani, żebym pani pomógł, nie? Czy mogę pani pomóc? Jakby, tak mówiąc najogólniej, ludzie lubią być sprawcami pewnych rzeczy. Ludzie potrzebują takiego poczucia sprawstwa, nie? Że jakby, i to o tym warto rzeczywiście w takiej komunikacji może też pamiętać, że jakby dobrze tak się z kimś komunikować, żeby ten ktoś miał takie wrażenie, że nikt mu niczego na głowę nie wrzuca, tylko że to on sam podjął te decyzje. Nie? No i że jest potrzebny, użyteczny. Tak, tak, absolutnie, absolutnie. Tylko że ja bym tutaj powiedział też, mam taki wykład właśnie a propos power speechów, co wkurza kobiety i czego nie mają na myśli mężczyźni, o takim damsko-męskim savoir vivre. To jest kolejna taka rzecz, na którą ja bym dzisiaj zwracał uwagę tutaj w tej debacie publicznej na te tematy damsko-męskie o tym powiedział, że są pewne kalki językowe, nie? Jak facet mówi do kobiety, pomogę ci na przykład, czy pomogę pani wnieść walizkę, to nie jest jakiś dla mnie objaw patriarchalnego stosunku do kobiet i pokazanie, że ona jest słabsza albo jakaś, tylko to jest po prostu życzliwy gest jednej osoby wobec drugiej. No i tyle. Ja się też nie chcę za tym, wiesz, niczego więcej dopatrywać, bo tak sobie pomyślę, jeśli my się zaczniemy dopatrywać za tego typu gestami, że ja wchodząc do pociągu mówię do kobiety, czy mogę pani, czy pomóc pani wnieść walizkę, albo nie wiem, otworzę drzwi przed kobietą, jeśli my się zaczniemy dopatrywać w tym objawów tego, że ja chcę wysłać kobiety, nie wiem, do kuchni, do garnków, do wychowywania dzieci i tak dalej, no to tak mam wrażenie, że nam się trochę rozkruszy rozkruszą nam się te relacje, nie? Między nami. Ja jestem przekonany, że my musimy się dopatrywać w relacjach między sobą i w sobie przede wszystkim też tej wzajemnej życzliwości, tego, że chcemy dbać o siebie nawzajem, że chcemy żeby sprawiać, żeby nam się dobrze ze sobą żyło, nie? I to jakby warto to zauważyć, nie? To takie trochę różowe okulary czasem sobie na nos nałożyć, ale one są potrzebne, mi się wydaje. No tak, ale z założenia każdy właśnie chce być raczej miły i dobry. No tak, i to trzeba w sobie odkrywać i pielęgnować, nie? A nie tam się dopatrywać, że jakiś gest to jest coś tam. Nie, ja nie znam chyba ani jednego przykładu, gdzie w moim otoczeniu przynajmniej, nie? Czy tak jak znam, w którym takie gesty by miały próbować kogoś tam sprowadzić na ziemię, czy Może po prostu wynikało to z zaskoczenia, bo w Szwecji raczej nikt nie pomaga, mężczyźni tak nie pomagają kobietom i też młodsi wcale nie ustępują starszym miejsca w autobusie, po prostu tak jest. Tutaj każdy... Ale uważam, że dzisiaj absolutnie trzeba się słuchać, nie? To znaczy, tak jak mówimy o tym, że savoir-vivre, to gdyby przetłumaczyć te słowa, to jest sztuka życia, nie? My w każdych czasach potrzebujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak żyć. Jak żyć dobrze, jak żyć w taki sposób, żeby mieć tego więcej endorfin niż poczucia zawodu i smutku. Jak sobie dobrze układać relacje z innymi ludźmi. O tym jest savoir vivre. I teraz mamy nowe czasy, to musimy się zastanowić, jak w tych nowych czasach to ułożyć. Właśnie, nowe czasy. No, mamy 2020 i raczej niektóre zasady etykiety czy savoir vivre muszą odejść w zapomnienie. I ciekaw jestem, Wojtku, czy uważasz, że to już będzie tak na stałe, że na przykład nie będziemy sobie podawać ręki, że będziemy trzymać te 2 metry odstępu? No powiem ci, że absolutnie wierzę, że nie. Bardzo wierzę w to, że wrócą stare czasy i że znowu będziemy mogli się witać i ten dystans trzymać tak jak kiedyś. Witać, w sensie podawać sobie rękę, prawda? I że będziemy mogli zapraszać się do siebie na przyjęcia, odwiedzać i gromadzić się w grupach większych niż
niż 5 osób. Chociaż no i być obsługiwanym w restauracji. Tak. No dokładnie. Chociaż muszę powiedzieć, że chyba teraz w tym czasie, w którym nagrywamy tę rozmowę, to chyba nawet w ogóle się, nawet w 5 osób nie można się spotykać, bo są w ogóle zakazane teraz, czy odradzane przynajmniej spotkaniom. Myślę, że wróci to. Zresztą tak jak słucham różnych znajomych i czytam to, co ludzie dzisiaj piszą o tej sytuacji, to chyba coraz bardziej zaczynamy tęsknić za tymi relacjami z ludźmi, nie? Spotkaniami, właśnie jakimiś imprezami, przyjęciami, wyjściami do restauracji. To jest nam potrzebne. No. Że jako ludzie potrzebujemy żyć w grupie. No i chyba tobie jako konferansjerowi jest to też bardzo potrzebne, no bo cierpisz teraz na brak zajęć w tej dziedzinie. W tej dziedzinie, tak, bo na brak zajęć to nigdy nie cierpię. Tak. Dlatego, że ja mam taką skłonność, że jak mi brakuje zajęć, to zawsze sobie... Wypełniasz sobie. Tak. No to tu mamy coś wspólnego. Tak, ale rzeczywiście, jeśli chodzi o prowadzenie wydarzeń, to teraz ich nie ma. O, biznes to jest też taka dobry przykład tego, jak ważne są tam relacje między ludźmi. Teraz niedawno w jednej z firm u mojego klienta opowiadała mi pani taką historię, że razem ze współpracownikami w pewnym momencie tak odkryli, że ten czas home office'u, ponieważ oni są od marca właśnie w tych domowych biurach swoich, spowodował, że pracownicy dzwonią do siebie przede wszystkim wtedy, kiedy czegoś potrzebują. I mówi, zgubiła się zupełnie z tej ich codziennej komunikacji taka bardzo luźna wymiana zdanie, takie pytania o to, a co masz dzisiaj na śniadanie, jak tam weekend spędziłaś, co tam u dzieci. Ale wiesz co, wydaje mi się, że to też jest potrzebne. Bardzo potrzebne. I właśnie ta pani mówi o tym, że ponieważ teraz ludzie są pozamykani w domach, kiedy do siebie dzwonią, no to głównie w takich sprawach zawodowych, nie? Jak wypełnić tam jakiś dokument, czy już to mamy zrobione, czy to zrobiłeś i tak dalej. Nie ma tutaj tego elementu właśnie tej komunikacji takiej, powiedzmy, miękkiej, takiej nie związanej bezpośrednio z przedmiotem tych naszych spraw zawodowych. I to doprowadza do sytuacji, w której ludzie nabierają takiego wrażenia, że traktują się tak instrumentalnie, tak przedmiotowo, nie? Że ludzie przestali widzieć, to jest takie wrażenie, że przestali widzieć w sobie tych ludzi, a widzą takie maszyny do roboty. Tak, maszyny na tym ekranie komputera. No właśnie, nie? Jak to utrudnia strasznie relacje i w biznesie chodzi przede wszystkim o relacje i wewnątrz firm, o to, żeby pracownicy się dobrze ze sobą dogadywali i mieli ze sobą dobre relacje. I na zewnątrz, czyli pomiędzy firmą a klientami. No te spotkania właśnie, które ja bardzo często prowadziłem, czy konferencje, czy właśnie jakieś bankiety gale, to był ten przykład, gdzie firma zapraszała swoich klientów na przykład, czy partnerów biznesowych po to, żeby wspólnie świętować z nimi jubileusz na przykład tej firmy, jubileusz istnienia firmy, po to, żeby się spotkać, żeby porozmawiać, żeby się czegoś więcej o sobie dowiedzieć. Ale to też otwiera jakby możliwości nowe, bo dlaczego by nie zorganizować na przykład w pracy chociażby takiej pół godziny rozmowy przy kawie, każdy wchodzi na Zooma i nie gada o pracy, tylko, no nie wiem, piją kawę i tak samo jak wcześniej. Zgadzam się z tą absolutnie, że ta sytuacja no będzie od nas wymagała stworzenia jakichś tam nowych pomysłów na to, jak sobie poradzić z tą sytuacją, nie? Jak w tej nowej sytuacji realizować te rzeczy, które kiedyś realizowaliśmy w trochę innych okolicznościach. No to też jest potrzebne, no, buduje zespół jednak. Absolutnie. Ja zresztą muszę powiedzieć, że też jestem po rozmowie z paroma klientami na temat tego, jak zorganizować dzisiaj eventy online dla pracowników, którzy są właśnie w domach, a mają tę potrzebę taką integracji z innymi pracownikami. Nie? I teraz na początku, kiedy rozmawialiśmy o tym z klientami, na przykład w kwietniu, to klienci byli bardzo sceptycznie do tego nastawieni, no bo albo myśleli, że ta pandemia szybko się skończy. Pewnie i będzie tak. Można rzeczywiście wrócić do... Chyba każdy z nas myślał tak, że już we wrześniu wszystko po wszystkim będzie. Tak, dawnych form, a teraz jakby z jednej strony widzimy, że problem nam jakiś narasta, bo właśnie ten poziom integracji tej grupy, czy satysfakcji tej grupy jest niższy,
No a nie mamy możliwości zrobienia tego w takim dawnym stylu, w dawnym wymiarze, więc trzeba to jakoś wymyślić inaczej. Natomiast ja muszę powiedzieć, że ja do tego bardzo optymistycznie podchodzę. Mnie się wydaje, że ta nowa rzeczywistość też nam pozwoli, jeśli tylko będziemy kreatywni i z taką ciekawością się zabierzemy do obrobienia tego kawałka rzeczywistości, to myślę, że tam się da stworzyć jakieś fajne formy, które oczywiście nie będą takie jak dawniej w 100%, to jest niemożliwe, ale jakoś tam będą oddawać tego ducha. Nauczą nas czegoś te doświadczenia, na pewno. Tak. Ja już widzę, jak na przykład szwedzkie marki organizują takie spotkania dla influencerów. I robią to po prostu online. Jest impreza, jest na przykład w jednym okienku jest DJ, wszyscy są ubrani jak na imprezę i jest jakaś prezentacja nowego produktu, tylko wszystko dzieje się to na Zoomie. Okej, a przysyłają coś wcześniej na przykład? Tak, dokładnie. Przysyłają rzeczy i tak samo na przykład widzę taką możliwość, że jeśli chce się porozmawiać z nowym klientem, no to po prostu wysyła mu się paczkę. Tam jest zaproszenie na spotkanie z linkiem do na przykład jakiejś telekonferencji, tak jak my rozmawialiśmy na twoim kanale YouTube. I tak samo się wszystko prezentuje, tylko w formie online. Da się, nie? Tylko się da trafi. Da się. No i to może nawet zaskoczyć potencjalnego nowego klienta. Ja myślę, że ja nagrałem taki na swoim YouTubie taki cykl w marcu chyba jeszcze, jak nie zwariować na kwarantannie, w czasach kwarantanny. I tam dużo też opowiadałem o takich doświadczeniach swoich, które mam od lat, czyli pracy właśnie z domu. Ponieważ ja przez lata miałem tę możliwość i pracy w biurze, i wybierania tej opcji właśnie pracy z domu. I tam mówimy o paru takich rzeczach, które są bardzo ważne, o których trzeba pamiętać i których trzeba pilnować, kiedy się właśnie człowiek znalazł w tej nowej rzeczywistości tego domowego biura. Więc tutaj z jednej strony musi być jakaś taka higiena psychiczna zapewniona, a z drugiej strony jakaś też nasza taka otwartość jest potrzebna na to, co nowe, żeby się nie obrażać na to tak do końca, tylko jakoś też próbować z tego coś wyciągnąć. Nie? I pamiętam w tej pierwszej kwarantannie myśmy parę razy z moimi znajomymi na przykład umawiali się na wieczór właśnie na Skype'ie. Po każdej stronie widziałem, że ktoś tam ma, nie wiem, lampkę wina na przykład, czy tego, co lubi, i siedzieliśmy każdy u siebie w domu, no ale jednocześnie trochę to miało taki wymiar spotkania. Ja nawet zawsze ubierałem marynarkę, żeby jakoś mi było inaczej. No tak, pamiętam. Nawet na tym naszej rozmowie na YouTubie w domu. Tak, to prawda. Do rozmów na YouTubie mam trochę takie podejście, wiesz, że to jest taki mój świat na zewnątrz, nie? Że jakby ja nadaję z domu, ale to jest jakby taka przestrzeń. Tak, to jest twoja profesjonalna przestrzeń. Jesteś tam zawodowo. To prawda. No ale odpowiadając na twoje pytanie, to a tęsknię za tym starym światem i chciałbym, żeby ten stary świat wrócił, ale z taką nadzieją, że my będziemy nowi w tym starym, nowym świecie. W sensie nowi w takim znaczeniu, że może ten czas teraz właśnie taki tego koronawirusa pozwoli nam bardzo dużo rzeczy przemyśleć. Może też przewartościować pewne rzeczy, nie odpowiedzieć sobie na pytanie. No i zatęsknić to, co straciliśmy, czyli właśnie możliwość spotykania. Ja ci powiem, że akurat w Szwecji akurat tak bardzo nie cierpię z powodu koronawirusa, bo tu mamy zupełnie inną strategię, ale jak patrzę, co się dzieje teraz w Polsce, to no współczuję. Ja jako trener personalny, którym byłem jeszcze w Polsce, no teraz musiałbym szukać jakiejś innej możliwości, żeby kontynuować swoją pracę. No właśnie, bo teraz działalność siłowni jest niemożliwa, nie? W zasadzie od dzisiaj w Polsce weszły do takie nowe restrykcje. Ale są furtki na to też. Tak, to prawda. To też już zaraz pozamykają, dlatego widzę, że dużo moich znajomych trenerów po prostu otwiera swoje studia fitness. W takim sensie, żeby samemu sobie organizować to. Tak, dokładnie. Swoje po prostu tak jakby siłownie, ale nie są to siłownie. Ja zresztą też jako moją działalność gospodarczą nie było prowadzenie siłowni, tylko to były pozaszkolne formy edukacji. Więc też w sumie mógłbym mieć otwartą taką swoją siłownię w cudzysłowie. Teraz. A powiedz mi, czy są, Wojtku, jakieś takie zasady, które już w ogóle nie mają, jakby nie ma potrzeby, żeby je utrzymywać w dzisiejszych czasach?
Coś ci przychodzi takiego do głowy, co już niektórzy starają się jeszcze podtrzymywać, ale to zupełnie nie ma sensu? No, myślę, że może inaczej powiem. Dzisiaj na pewno jest takich parę przestrzeni w tym savoir vivre, które przechodzą taki okres, nie wiem, przemiany czy zawirowań. Nie dużo znaków zapytania ewolucji? Się pojawia. Albo ewolucji w takim sensie, że my stawiamy jakiś duży znak zapytania nad nimi. Na przykład kwestia hierarchii w pracy zawodowej. Że są takie firmy, w których na przykład to odgrywa jakąś dużą rolę, że wciąż jest tak, że pracownicy na przykład mówią do siebie, używając nazwy stanowiska, są z sobą na pan-pani, są jednocześnie takie firmy, w których te struktury są bardzo płaskie, wszyscy sobie mówią na ty. Ja tutaj... A to chyba też zależy od branży dużo. I od branży, myślę, zależy i od wieku też tych ludzi chyba, którzy taką pracę czy taką firmę zaczynają. Wieku w tym sensie, że jak ktoś jest młodszy, to często myśli, że potrafi właśnie... ułożyć świat na nowo, nie? I zrobić rewolucję i to wszystko będzie działo tak, jak on tutaj sobie postanowi. A ci starsi czasem wiedzą, że już tak nie jest. I że jednak czasem warto się odwołać do pewnych sprawdzonych, starych zasad, żeby nie mieć, uniknąć pewnych kłopotów może. Więc ta kwestia na przykład tego budowania tych relacji pomiędzy nami jest jakąś rzeczą, która może się zmienić. O, kwestia stroju na przykład, nie? Z jednej strony mamy dzisiaj dużo takiego luzu, nawet na jakichś uroczystościach. Z drugiej strony mamy te kwestie relacji damsko-męskich, które też inaczej rozumiemy niż rozumieliśmy je kiedyś, tam na przykład powiedzmy 50 czy 100 lat temu. Ale widzisz, też jest tak, na przykład gdyby się zatrzymać nawet przy tym wymiarze tej elegancji w stroju i uroczystości, no to z jednej strony możemy powiedzieć, że cały świat jakby zmierza w takim kierunku jakby rezygnacji z tej formalności, nie? Że jest coraz, te ubranie jest nasze w pracy na przykład coraz mniej formalne, no ale z drugiej strony zobacz, jaki renesans przeżywa na przykład klasyczna elegancja. Nie? I teraz ja nawet jak patrzę na taki krajobraz różnych imprez w Polsce, myślę tutaj o takich imprezach, które są na przykład transmitowane też przez media, typu tam gale rozdania jakichś nagród filmowych. 10-15 lat temu, jak się patrzyło na taką galę, no to większość ludzi tam była poubierana w jakieś, nie wiem, może nie większość, ale tam był taki cały krajobraz. Jeansy, t-shirty, marynarka, krawat może, pełny garnitur. Albo garnitur z jeansu. Albo garnitur, tak. Natomiast jak się teraz popatrzy na, nie wiem, jedną czy drugą galę sprzed roku, sprzed dwóch, sprzed trzech lat, mówię o tych, które się odbywają w Polsce, to nagle widzimy, że tam jest coraz więcej smokingów. Nie? I teraz z jednej strony możemy powiedzieć, że odchodzimy od tej formalności, ale z drugiej strony na przykład na tych uroczystościach widzimy, że jednak ludzie chcą nawiązywać tym strojem do tych takich klasycznych wzorów. No wydaje mi się, że ludzie już zaczęli się nudzić po prostu taką codzienną formalnością. No, i jest też dużo młodych osób. Właśnie nawet przygotowałem takie pytanie a propos młodych ludzi, którzy interesują się taką klasyczną elegancją. I czy za tym strojem zawsze musi też iść jakby takie eleganckie zachowanie, bo nie wiem, czy młodzież w dzisiejszych czasach tak się rzeczywiście interesuje tym savoir vivre, etykietą i czy zawsze w garniturze, nawet jak się jest młodą osobą, czy trzeba po prostu być takim poważnym i eleganckim i mieć, być takim sztywnym? Właśnie ja myślę, że naszym problemem jest to, że my mylimy elegancję ze sztywnością. Że elegancja to znaczy, że człowiek już w ogóle jest w jakimś takim gorsecie, w takim kołnierzu ortopedycznym, który go usztywnia i nie pozwala mu wykonać żadnego ruchu. No, niektóre garnitury akurat tak są szyte. Nie będę tu rzucał różnymi markami. To prawda, ale to wtedy nie nosimy takich garniturów, omijamy te sklepy z i rezygnujemy. Natomiast myślę, że to jest na przykład w kontekście słowa powaga. Nie? Ludzie myślą też, unikają nie wiem, tego bycia poważnym, czy boją się bycia poważnym, a tymczasem otworzyłem słownik. Powaga to jest zrównoważony, opanowany sposób bycia, zachowania się.
Co tu jest takiego podejrzanego, nie? Zrównoważony. Jak myślę sobie, nawet my dzisiaj interesujemy się tak jako społeczeństwo, na przykład medytacją, jogą, jakimiś takimi metodami uważności, których próbujemy odszukać gdzieś tam na Dalekim Wschodzie. To tam chodzi o równowagę, nie? A teraz mamy słowo powaga. Zrównoważony, opanowany sposób bycia. No to co? To ja myślę czasem, że i muszę powiedzieć, że ja w tych zasadach savoir-vivre czy etykiety odnajduję właśnie takie podpowiedzi, jak żyć w sposób harmonijny, jak dobrze balansować życie. Bo savoir-vivre czy etykieta to nie jest recepta na bycie starym dziadem, ani na bycie nudziarzem. No wydaje mi się, że niektóre młode osoby, które interesują się taką klasyczną modą męską, właśnie myślą, że muszą być tacy super poważni. No to jest to na pewno jakiś taki jeden z błędów, nie? Które się można najczęściej popełnić, jak się w ten świat wchodzi. Przesadza się wtedy, dokładnie. Tak, a tutaj nie chodzi o to, żeby tracić jakiś swój luz, swój szarm, tylko żeby umieć sobie wyznaczyć granice sobie i innym. Zresztą mówi się o tym, że takt, na przykład taktowne zachowanie, to jest taka umiejętność właśnie balansowania na pewnej granicy, nie przekraczania tej granicy. Nie? Więc na przykład jak pomyślimy o opowiadaniu dowcipów na przykład, nie? To możemy opowiadać takie dowcipy, które będą przekraczać pewne granice i nie wiem, ranić innych i tylko części się będą wydawać śmieszne, a możemy opowiadać takie dowcipy, które będą jednocześnie przezabawne, które będą śmieszyć wszystkich, a nie będą przekraczać tej granicy, nie? Czyli będą taktowne. Tych dwóch rzeczy bym z sobą nie mylił. To znaczy tak samo właśnie z samym savoir-vivrem i etykietą. Też nie należy przesadzać i się jakby trzymać w 100% do tego, tylko być elastycznym i dostosowywać się do sytuacji, do Przede czasu. To jest ta główna zasada. Nie dostosuj się do sytuacji. Jak jedzie się w góry na wycieczkę, no to się tam we fraku nie chodzi, nie? Ale z kolei jak się idzie na jakąś fajną uroczystość wieczorną, czy w ogóle jak idziemy do kogoś na uroczystość, do kogoś na ślub, no to dobrze nie iść w dżinsach i w butach na wycieczki w góry, nie? Bo to jest jednak inne wydarzenie i warto to też podkreślić. Ja myślę, że to są dwie inne rzeczy. Właśnie ta savoir-vivre czy etykieta, a nuda i taka dziadkowość. Zbytnia taka powaga. Znowu powiedziałbym może tak, że savoir-vivre czy etykieta to ma taki synonim czy taki zamiennik. Ja zresztą użyłem tego słowa jako nazwy tej mojej platformy, na której proponuję teraz szkolenia właśnie online obycie.pl, tak nazywa się platforma, a samo słowo obycie znaczy umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach, nie odnalezienia się w tych różnych sytuacjach. Człowiek obyty, to można powiedzieć, to jest ktoś, kto był w różnych sytuacjach i kto wie, jak się w nich zachować, jak się w nich dobrze odnaleźć. I teraz póki my nie znajdziemy się w tych wszystkich sytuacjach, no to jest przypadek każdego młodego człowieka, no to my możemy o tym na przykład poczytać, nie? Dowiedzieć się, na YouTubie filmy zobaczyć, w internecie blogi poczytać na ten temat i dowiedzieć się, jak to zrobić. Więc wtedy ten savoir-vivre czy etykieta zacznie nam trochę funkcjonować jak taki magazyn. Mamy w głowie cały duży magazyn. Taki przewodnik trochę. Tak, wypełniony jakimiś tam scenariuszami zachowań w różnych sytuacjach, po które możemy dowolnie sięgać. A poza tym tam też są odpowiedzi na takie pytania, które nas nurtują czasem na co dzień. No nie wiem, idzie pani do restauracji i się zastanawia, gdzie ona ma torebkę położyć, nie? Czy ma położyć ją na stole, czy na przewiesić przez oparcie krzesła, czy może na podłodze, czy gdzieś tam. Więc znowu jest tam gotowa odpowiedź, nie? W każdym poradniku z jakimś tam uzasadnieniem, czemu akurat tutaj. Inna kwestia, nawet ostatnio o tym gdzieś pisałem, butów, nie? O czym wiemy. No, jak się wchodzi do męskiego, do sklepu z
męskimi butami i patrzy ktoś na buty, to powie, przecież one wszystkie wyglądają tak samo, przynajmniej te, które mają sznurówki. I teraz jak tutaj domyślić się, które są bardziej eleganckie, nie? Czy na przykład Oxfordy, czy Derby, które wybrać do tego garnituru do ślubu? No to w wielu sklepach nawet nie mają takiej wiedzy. No dokładnie, nie? To po pierwsze. A po drugie, to po pierwsze, że nie mają takiej wiedzy, a po drugie dobrze ją po prostu mieć, że człowiek po prostu w tych pewnych sytuacjach może się odnaleźć. A jeszcze ci powiem jedną rzecz. Dzisiaj Michał Kędziora, Mr. Vintage, dał taki na swoim Instastory, dał takie zdjęcie Mercedesa zaparkowanego na środku. A, widziałem to, tak. To wczoraj chyba było. To było wczoraj, dokładnie. Tak, nie mogłem tego już odnaleźć, ale to Mercedes zaparkowany na środku chodnika. I to zdjęcie, czy to zjawisko właśnie jest też takie bardzo symboliczne, nie? I Michał to komentował w ten sposób, że Mr. Vintage komentował to w ten sposób, że cytując tam kogoś, że poziom jakby tego nieokrzesania na niektórych ludzi wzrasta proporcjonalnie, nie wiem, do ceny samochodu, którym ktoś jeździ, nie? Czasami takie mamy obserwacje. A to często w Warszawie to zauważałem, ale to też wynika z innej rzeczy. Akurat tamten Mercedes to był taki SUV, więc on był trochę wyższy, ale dużo osób, które ma na przykład sportowe super samochody, parkuje w miejscach, w których nie wolno parkować, na przykład na takich wysepkach zakreskowanych, dlatego że inaczej by w ogóle nie mogły podjechać pod krawężnik, żeby zaparkować w normalny sposób. No ale to jakby ich nie usprawiedliwia w żaden sposób. Wiesz, o co chodzi? Tak sobie myślę, że jeszcze a propos naszych czasów i tego pytania, czy software vibre jest potrzebny w naszych czasach. Teraz mamy oczywiście czas koronawirusa, który jakoś tak uruchamia w nas trochę taki lęk i niepokój również o nie wiem, nasz taki byt i zabezpieczenie finansowe, jak to będzie, prawda, czy będziemy wszyscy mieli pracę, czy nie, ale myślę, że się zgodzimy co do takiej mojej tezy, że jako społeczeństwo w ostatnich latach stawaliśmy się jednak bardziej zamożni, nie? Mogliśmy sobie pozwalać na więcej niż na przykład pokolenie naszych rodziców 30 albo 40 lat temu. No, to na pewno. I teraz wraz z tym, jak my sobie możemy pozwalać na więcej, my musimy wiedzieć, moim zdaniem, jak z tym więcej dobrze się obchodzić. I teraz to jest przykład tego Mercedesa, czy tego samochodu, nie? To znaczy jest ktoś bogaty, kto ma więcej i teraz bez tej wiedzy o tym, jak dobrze się z tymi pieniędzmi obchodzić, ze stylem, to ktoś będzie tak, jak to u Mr. Vintage'a chyba padło, nie? Burakiem, mówiąc brzydko, jeśli będzie ich używał po to, żeby czuć się lepiej od innych, nie? Tylko mamy słabe przykłady z góry idące, bo raczej nasze elity, a szczególnie elity polityczne, raczej nie pokazują, jak odpowiednio się zachowywać w wielu sytuacjach. I tutaj tak ważne jest to, żeby to poszło z drugiej strony, od dołu. Nie? To znaczy, że musimy powiedzieć sobie bardzo wyraźnie, że jak jesteś młodym człowiekiem, który chce, nie wiem, zrobić karierę, zarobić pieniądze, rozwijać się, to zadbaj też o to, czego ci może ktoś nie dał w domu. Nie? Czyli zadbaj też o to przygotowanie takie światopoglądowe, to może za dużo powiedziane, ale takie dotyczące właśnie zachowania, sposobu bycia, kultury bycia, nie? Żebyś te pieniądze umiał fajnie wydawać i żebyś z nich robił pożytek dla siebie i dla innych, bo tak sobie myślę, że wiesz, jeśli ktoś jest bogatym człowiekiem i zamawia obraz u artysty, to on sobie, i płaci za niego mnóstwo pieniędzy, to on sobie sprawia przyjemność, ale on też pozwala temu artyście być artystą, nie? Docenionym i tak dalej, pozwala mu pracować. Jak ten zamożny człowiek idzie do krawca uszyć garnitur, jednocześnie on jest dobrze ubrany, ale pozwala też temu krawcowi zarobić. Zarobić, uprawiać swój zawód, kontynuować pewną sztukę i tak dalej. Rozwijać się w pewien sposób, nie? Na przykład
Tak sobie myślę czasem, wiesz, mam taki przykład z tej restauracji. Do dzisiaj pamiętam, jak wtedy pracowałem w liceum jako kelner właśnie w tej restauracji. Tam były bardzo dobre alkohole, bardzo dobre wina też. Między innymi tam była taka wódka Starka, której tak, pamiętam tylko tyle, że na tamte czasy to kieliszek tej wódki kosztował jakiś majątek po prostu, połowę mojej pensji chyba, którą tam w tej restauracji zarabiałem. I przychodzili czasem ludzie, którzy zamawiali właśnie takie bardzo dobre wódki i mieszali je z kolą na przykład, czy whisky, nie? I mówi ten kierownik właśnie mój wtedy, przed lat, tak zawsze z dystansem pewnym, z ironią się do tego odnosił, mówi, jaki to ma sens, nie? Robienie czegoś takiego. A skoro i tak ten smak się nie różni. Nie? Skoro tak no nie, smakował. Nie odkryje się tego smaku. To tak jak ja zawsze mówię mojej żonie, kiedy ja jej robię dobrą kawę i ona miesza tę kawę z mlekiem. No więc właśnie, nie? I teraz jakby po to jest moim zdaniem ta wiedza właśnie z savoir vivre, z etykiety, które są też takimi opowieściami właśnie o sztuce życia, o sztuce fajnego. Ale wiesz, po co taką właśnie wódkę też zamawiali? Żeby zrobić na kimś wrażenie. O, dokładnie, no dokładnie tak, nie? Więc jakby ten stawiasz tego Mercedesa na środku po to, żeby się wszyscy o niego przewracali, żeby widzieli, jakie masz auto. No, żeby nie? Go było widać. No dokładnie, nie? I teraz jakby tego się musimy nauczyć, że jakby nie ma nic złego w posiadaniu pieniędzy, nie ma nic złego w tym, żeby te pieniądze, z tych pieniędzy jakby fajnie żyć, przyjemnie i dobrze. Ale czymś niefajnym jest to, jak zaczynamy używać ich po to, żeby wchodzić innym na głowę dookoła. Ale powiem ci, Wojtku, jeszcze jedną rzecz. Mi się wydaje, że to wynika z tego, że wiele lat nic nie mieliśmy. I no jak przyszła ten rok 89, jak Polska się otworzyła, to po prostu chcieliśmy mieć wszystko to, czego przez tyle lat nie mieliśmy. Chcieliśmy pokazywać, że mamy pieniądze. A takie kraje, na przykład w Skandynawii, jest to zupełnie w złym guście, żeby pokazywać, że ma się pieniądze. Tutaj dyrektorzy wielkich firm, na przykład jak już nieżyjący Ingvar Kamprad, założyciel IKEA, on jeździł starym Volvo, on nikomu nie musiał udowadniać, że ma pieniądze, on to robił zupełnie w inny sposób. No dokładnie tak, nikomu nie musi udowadniać. I teraz jakby to jest to, co my musimy zrobić w Polsce, czyli jakby nauczyć się tych pewnych rzeczy. I z jednej strony powiedziałeś o tym, że nie mamy tego przykładu. Ja kiedyś tak sobie zastanawiałem się nad tym. Może to jest taka też sztafeta, którą trzeba przerwać. To znaczy może w tej sytuacji trzeba już nie oczekiwać tego, że ten przykład przyjdzie z góry, tylko go z dołu dawać, nie? I jakby budować takie społeczeństwo. Albo szukać innych wzorów. Tak, ale chcieć być samemu wzorem też, chcieć samemu inspirować innych ludzi. To jest, mi się wydaje, dzisiaj bardzo, bardzo ważne. I trochę może w Polsce tak jest, że my dopiero musimy coś zbudować, nie? Że musi minąć, nie wiem, ale dwa to pokolenia. Już wydaje mi się, że powoli już następuje. Jest dużo osób, które nie muszą udowadniać, że mają pieniądze, w ogóle nie mają samochodu i jakby korzystają ze swoich pieniędzy w inny sposób. Jest też dużo więcej ludzi, którzy widzą jakby jakość w drogich garniturach, ale nie takich, które będą miały metki. No garnitury raczej nie mają metki, chociaż w 90-tych latach wiele osób nie odpruwało sobie metek tych na rękawach z nazwą. Tak, tak, tak. Albo po prostu nie wiedziało, że trzeba to odpruć. No ale wydaje mi się, że już dużo osób pokazuje swoje pieniądze, ale tak, że po prostu czują się dobrze na przykład w droższym garniturze, ale nie, że to ma być widoczne dla innych. Tak, tak, to są rzeczy, które robimy dla nas, nie dla siebie, a nie dla... No tak jak sam nawet widziałem, tak. Napisałeś na swojej stronie, że lubisz otaczać się ładnymi rzeczami. Na Bezludną Wyspę napisałeś, że wziąłbyś filiżankę i pióro. Ja też mam, lubię pisać piórem, nawet dzisiaj napełniłem je tuszem i cały jestem ubabrany w tuszu właśnie, bo musiałem trochę je oczyścić i też piję kawę z eleganckiej filiżanki. No i tak naprawdę nikt tego nie widzi, tylko ja to widzę, ale ja się z tym lepiej czuję. A już na sam koniec naszej rozmowy chciałbym, mamy taki trudny okres, dużo osób traci pracę, szuka nowej pracy. Może miałbyś jakieś kilka takich rad dla czy młodych ludzi, czy nawet niekoniecznie młodych, ale szukających pracy, takie właśnie związane z etykietą biznesu. Czyli co mogłyby zrobić, żeby lepiej wypaść na przykład na rozmowie o pracę?
Wiesz co, to jest, jeśli mogę w tym miejscu, zanim odpowiem swoimi słowami, to jeśli mogę w tym miejscu zrobić lokowanie produktu, to chyba powiedziałbym, że o tym właśnie są dwa moje szkolenia na platformie obycie.pl. Podlinkujemy pod podcastem, ale może jakby takie coś na zachętę. Bardzo mi miło będzie. To są szkolenia, które opowiadają właśnie o tym, jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej, a drugie opowiada o tym, jak się przygotować i dobrze wypaść w nowej pracy, kiedy idziemy do tej nowej pracy. I tam zwracam uwagę na szereg takich rzeczy, od budowania dobrych relacji z naszym przełożonym, ze współpracownikami, z klientami, ale także z podwykonawcami, na przykład kiedy jesteśmy w takiej sytuacji podejścia do własności firmowej, do stroju. Mówię też o tym, jak rozmawiać o podwyżce, jak zwalniać się z pracy, na przykład kiedy już kończymy tę przygodę. Jest też jakiś tam rozdział i lekcja o autoprezentacji, o prezentacjach biznesowych. Dużo też jest informacji w tym szkoleniu o rozmowie kwalifikacyjnej, no to już dokładnie o tym, jak się przygotować, jak stworzyć CV, list motywacyjny napisać ewentualnie, jak rozmawiać z rekruterem, odpowiadać na niewygodne pytania i tak dalej. Ja bym powiedział przede wszystkim podejść do tego w sposób szczery i z odrobiną pokory. To jest paradoksalne dosyć, co powiedziałem, ale żyjemy dzisiaj w takich czasach, w których mówi nam się o tym, że musimy się zawsze tam najlepiej zaprezentować, o to musimy zadbać. Zgoda, pełna zgoda, ale tutaj pamiętałbym, żeby nie przekoloryzować, żeby nie przesadzić. Pokora to jest świadomość własnych ograniczeń. Jak ja idę do pierwszej pracy, jestem młody, zaczynam, no to ja muszę być świadomy tego, co ja potrafię, co umiem, ale też ilu rzeczy jeszcze nie potrafię, ilu nie umiem, nie? Czego mnie ta pierwsza praca nauczy. Nie udawać, myślę, że się wszystko wie. Właśnie, nie udawać, że się wszystko wie. Ja na tym, tak rozumiem tę szczerość właśnie i pokorę tym na początku. Ona nie ma nic wspólnego z tym, czy nie wyklucza tego, żeby być pewnym siebie, żeby opowiedzieć o sobie, jak najlepiej potrafimy i dobrze się zaprezentować. To jest podstawa. Ale myślę, że pamiętając o tych dwóch rzeczach, przedstawimy się pracodawcy jako ludzie, którym warto zaufać. Na początku tej drogi zawodowej myślę, że warto przyjąć to założenie, że idziemy się przede wszystkim uczyć i zdobywać wiedzę i doświadczenie, że będziemy zarabiać w tej pierwszej pracy pieniądze za obowiązki, które będziemy wykonywać, ale tym naszym zarobkiem będzie nie tylko to, co tam będzie wpływać na nasze konto co miesiąc, ale będzie też to wszystko, czego będziemy się właśnie uczyć, to doświadczenie, którego będziemy zdobywać, które później w następnej, kolejnej pracy za kilka lat będziemy już zamieniać rzeczywiście na pieniądze, prawda, na większe wynagrodzenia. Tak mówię, żeby uniknąć tego niebezpieczeństwa, które się bardzo często pojawia w takim wieku, to znaczy takich nierealnych oczekiwań. Bardzo często moi klienci, właściciele czy osoby zarządzające dużymi firmami mówią, że przychodzi ktoś młody, kto nie ma doświadczenia, skończył jakieś studia, ale ma bardzo duże wymagania. I takie, których firma nie może spełnić na początku. Więc tutaj jeśli my to dobrze wyważymy, to myślę, że otworzymy sobie szansę na to, żeby mieć fajną pracę i zdobywać fajne doświadczenia i dać sobie czas. Czas będzie płynąć, my będziemy wiedzieć więcej, będziemy mieli większe doświadczenie i miejmy nadzieję, że szczęśliwie też nasza sytuacja w tym życiu zawodowym będzie się zmieniać na lepsze. No i tym akcentem zakończymy tę rozmowę. Dziękuję Ci, Wojtku, za te cenne informacje. Tą rozmowę moglibyśmy jeszcze kolejną godzinę prowadzić, bo tak naprawdę mam jeszcze dużo pytań, ale może zostawię to po prostu na jakąś kolejną naszą rozmowę w przyszłości. A oczywiście podlinkujemy do wszystkich tych szkoleń, o których mówiłeś. Ja dziękuję i również tutaj dodam od siebie, że również mam nadzieję, że ten koronawirus już minie i te wszystkie zasady, czy etykiety biznesowe, czy savoir-vivre będziemy mogli w 100% stosować. No przynajmniej dostosowane do sytuacji, czasu i miejsca.
Bardzo dziękuję za spotkanie i ciekawą rozmowę i za zaproszenie do twojego podcastu. Wszystkiego dobrego i dla ciebie, i dla wszystkich słuchaczy, dla wszystkich państwa. No, dzięki i do usłyszenia. Cześć. Do usłyszenia. To już koniec wywiadu z naszym ekspertem od savoir-vivre. Czy dowiedzieliście się czegoś ciekawego? Wydaje mi się, że warto wstąpić na stronę Wojciecha. Linki oczywiście znajdziecie w opisie do tego podcastu. Ja już wysłuchałem kilku odcinków jego szkoleń i muszę powiedzieć, że dowiedziałem się wielu ciekawych nowych rzeczy. Jest to na pewno bardzo dobre miejsce, strona obycie.pl, dla osób, które są młode i które nie znają jeszcze tych wszystkich zasad etykiety czy po prostu dobrego wychowania. Bo kiedyś wydaje mi się, że rodzice więcej jednak przekazywali czegoś takiego z pokolenia na pokolenie. Nasi dziadkowie też nas uczyli takich zasad. A dzisiaj, mimo wszystko, że bardzo wiele z nich nie ma już takiego zastosowania w życiu codziennym, to jednak mimo wszystko warto je kultywować. No i tym właśnie akcentem zakończę ten odcinek podcastu. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Cześć! Subskrybuj podcast Pan Grono o stylu w swoim telefonie, by nie przegapić żadnego odcinka. Po więcej informacji odwiedź stronę www.pangrono.pl.